Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka Mysiak Neuroterapeuta. Dzisiaj powiem się troszeczkę z kończyną górną, z siłą chwytu, z precyzją chwytu. Będzie z nami Błażej, który ma troszeczkę problemów z obręczą kończyną górnej. Mówi, że w niektórych ćwiczeniach, a chłopak trochę żelazo przerzuca, coś się dzieje, więc zobaczymy, czy nasza ręka doprowadzi nas do tego, co zgłasza nasz pacjent. Natomiast to, co pokażę... Możecie sobie sami sprawdzić u swoich pacjentów, jednocześnie dzięki kilku wskazówkom znaleźć bardzo fajną przyczynę potencjalnego problemu i troszeczkę w tej terapii urozmaicić sobie życie. Także zapraszam Was serdecznie. Dobra, słuchajcie, jest Błażej, przejdźmy od razu do rzeczy. Sprawdźmy sobie e, tutaj, jak u niego precyzja chwytu na poszczególnych palcach. Będziemy postawić sobie czy to będą testy nerwomieśniowe? Ciężko wyjść. To będzie bardziej takie siłowe testy, oporowe, można powiedzieć. Sprawdźmy sobie. Oczywiście my to rozbudujemy sobie neurotykę. Wiadomo, myśl jak narotropowa sama tutaj e, nasz e, program zobowiązuje. Chwyć sobie. E, właśnie, kciuk, e, palec pierw, palec drugi. Trzymaj. I zobaczcie, tutaj, Błażej nie ma żadnego problemu, aż mi ciężko te palce rozewrzeć. Nie używam oczywiście całej siły, bo jego palce przyczycą moim ręką, wiadomo. E, trzeci ale widzimy, że po prostu jest moc, czwarty, trzymaj, i jest moc, piąty i tutaj, zobaczcie, nic się nie dzieje, ja wiem, że piąty palec może wydawać się palcem słabszym, no ale bez przesady tu ten jest olbrzymia różnica, a szkoda, bo piąty palec zamyka chwyt, on jest bardzo ważny jak, no ja Ci będę tłumaczył, podnosisz sztangę, dźwiga ją nad głowę i tak dalej ten bardziej, Ty mówisz, że Twój problem pojawia się chyba w, w jakimś ćwiczeniu? W wyciskaniu na ławce. Okej. Okay. Nie mogę doprostować Słuchajcie, tego łokcia. Słuchajcie, zobaczymy, dlatego że piąty palec, taśma piątego palca będzie związana ze zginaczami, z tricepsem, najszerszym grzbietu, więc zobaczymy, co tu się dzieje. Tu nie by było, by było jakoś bardzo dużo napięcia, ale za chwilę sobie zobaczymy. Idźmy sobie do drugiej ręki, zobaczymy czy jest podobnie. Pokaż tutaj. Trzymamy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Tu już jest gorzej. Gorzej w tamtym ręku. Piąty. No jest tak samo, ale tam jest mniej mocy. Tam jest mi no, mocy. Tam zdecydowanie mniej mocy. I chyba ta ręka też Ci mówi, że ona ci głównie siada, tak? Tak, tak. No tylko. Tylko ona. No. Dobra, słuchajcie. Pierwszą rzecz, którą możecie zrobić to jest sprawdzić sobie, czy są jakieś różne ustawienia kończyny góry na przykład, albo głowy, albo klatki piersiowej, która będzie poprawiała nam tę sytuację. Wtedy wiemy, gdzie, gdzie szukać. Bo wątpię, żebyśmy musieli szukać w okolicy piątego, e, piątego palca. Więc zróbmy sobie na przykład taką sytuację, że sprawdzimy sobie na przykład to na rotacjach. Zróbmy sobie tak, rotację zewnętrzną. Utrzymaj teraz to. Trzymaj Uuu. wewnętrzną. Duża różnica, no, duża tak. różnica, czyli słuchajcie, jak angużujemy rotatory wewnętrzne, to nam się psuje, więc to nam trochę potwierdza, bo jak obciążamy na przykład najszerszy grzbietu, to nam to też jest gorzej, spróbuj sobie, czy ty jesteś w stanie zaangażować na najszerszy grzbietu pod tym kątem, że wiesz, co byśmy nawet zrobili sobie tak, co robię najszerszy grzbietu, pociągnie głowę, koś do dołu, mhm. przyciągniesz rękę do siebie, mhm. dobra, i nawet troszeczkę mniejsza do wyprostu mhm. i teraz zrób ten, ten ruch, słabiutko. Dobre, a teraz tak, e, bark do góry, tylko wiesz co, może zróbmy sobie tak, że postawisz sobie opór i teraz bark do góry. Zdawanie więcej mocy. Bark do dołu. Słabutko. Zobaczcie, czyli będziemy szukali sobie w strukturach, które będą pociągały bark e, do dołu. Zobaczymy sobie też za chwilkę u Ciebie, jak pracuje najszerszy grzbietu, to też nam może powiedzieć sporo i zobaczymy sobie, jak pracuje coś, co jest pomiędzy tak naprawdę naszym palcem i szerszym grzbietu, no bo nie ma tutaj bezpośredniego połączenia, a zobaczymy sobie też, jak u Ciebie działa triceps z jednej z drugiej strony, dobra? Najszerszy grzbietu, eee, tak jak mówiliśmy sobie, rotacja wewnętrzna, e, przywiedzenie wyprost, więc utrzymaj rękę w ten sposób, rotacja wewnętrzna, ja ciągnę w tą stronę, Ty utrzymasz to pozycję, nie pozwól mi te ręki odciągnąć, trzymaj i widzimy, że o, rączka Ci się trzęsie, ciężko Cię to trzymać. Druga strona, nie pozwól, trzymaj, jest więcej mocy, trzymaj jeszcze raz, ale widać, że ta pozycja dla Ciebie jest strasznie tylko nerwego, też się troszeczkę ręka trzęsie cała, ale zdecydowanie lewa ręka pracuje lepiej niż prawa. Dobra, sprawdzimy słuchajcie sobie jeszcze triceps, połóż się na plecki, Dobra, słuchajcie, sprawdzamy sobie triceps. Utrzymam taką pozycję. W kilku różnych ustawieniach nie pozwól te ręki opuścić do zgięcia. Trzymaj. A widzimy, że jest ciężko. Jak obciążymy sobie dwuwektorowo, czyli ta ręka pcha w tą stronę do zgięcia, ta ręka będzie pchała do wyprostu, czyli obciążymy sobie maksymalną ilość włókien mięśnia tricepsa. Trzymaj, nie pozwól. OK, to tutaj. Trzymaj, nie pozwól. A on tu wpada w hipertonię. Jak obciążam tylko część włókien jest słaby. Dobra, tak? Czyli no to jakaś reakcja obronna, bo obciążamy go bardziej, to po prostu on wygeneruje bardzo dużo napięcia. E, jakbym obciążył tylko w ten sposób? A nawet wiecie, nawet niekoniecznie tak jest, tylko jak obciążam jego część włókien bardziej zarządzających można powiedzieć stawem ramieniopatkowym to on się hipertyzuje. jak część włókien angażujących bardziej staw łokciowy to on jest wyhamowany. tak czy inaczej nie działa nie ma to znaczenia eee, aż tak dużego dobra sprawdzamy sobie drugą rękę też triceps utrzymam pozycję działa nie, zdecydowanie lepiej tam jest też słabszy trochę ale to jest być może inna przyczyna eee, triceps działa fajnie też działa też lepiej nie jest to idealna praca ale w porównaniu do prawej ręki mam dużą różnicę. Dobra, słuchajcie, i teraz sytuacja jest taka, że ja bym raczej szedł w kierunku najszerszego grzbietu. I czegoś, żeby poprawić pracę najszerszego grzbietu? Dlatego, że zobaczcie, że nam się poprawiła bardzo mocno praca naszego chwytu, jeżeli e, Błażej odciążył strukturę, która pociąga bardzo do dołu i uniósł go do góry w teście oporowym. Jeżeli on obciążył e, właśnie bark w ten sposób, to z automatu miał więcej mocy, więc ja bym w tym kierunku tutaj e, szedł. Jak to zrobić? E, Położę się na boczku lewym. Czyli słuchajcie, będziemy szukali sobie poniżej w takim razie stawu ramionopłatkowego, co tu się dzieje, dlatego że jego ciało unika obciążania tego obszaru. Wyjdźmy sobie, niż na szerszy będzie takim naszym wskaźnikiem. Trzymaj, wskaźnikiem to jest złe słowo. Nigdy nam po prostu będzie takim punktem wyjścia, tak? Jeżeli nam się uda poprawić najszybciej grzbiet jego pracy, to prawdopodobnie nam się uda też poprawić pracę trica. Jak nam się uda poprawić pracę trica, tam się uda poprawić jest pracę zginaczy, w tym e, palec piąty powinien pracować lepiej. Zobaczmy sobie, jak to działa. Trzymaj. Ok, tu jest słabiutko. E, słuchajcie, ja sobie tak palpacyjnie poszukam, co tu się u niego dzieje. No, trochę sztywności na żebrach mamy. Jak to ocenisz od 0 do 10? 6 i pół subtelnie. 6,5 subtelnie. Dobra. I tu chyba to jest największa sztywność. Sam najszerszy tu nie wydaje się jakoś ba... bardzo mocno napięty. Nie, nie, on nie, ale pod nim, a bardziej obok niego tu jest dość duża różnica. I teraz tak, zobaczcie. Ja sobie trochę postymuluję ten obszar i zobaczę sobie, co się wydarzy na szerszym. Jak on mi się poprawi, to ja pójdę w ten temat. Trzymaj. Duża różnica. Dobra. Więc tak naprawdę mamy ten obszar jest spora sztywność i ja po prostu to sztywny sobie delikatnie tutaj rozpracuję. Moglibyśmy robić to troszeczkę dokładnie, bez koszulki, ale praca z łokciem spokojnie nam tutaj powinna załatwić temat. Lekkie względy tkanki sobie teraz tutaj rozpracujemy. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy sobie dokładną pracę tutaj w przestrzeni metrów Okazało się, że tych przestrzeni było zjęty kilka. Co było ciekawe też, Błażej podczas pracy mówił, że czuje drętwienie, w obszarze tricepsa, ból w obszarze łokcia, więc nam potwierdza to nasze przypuszczenia, że ten obszar był mocno związany z ramieniem i całą czyną górną. Sprawdźmy sobie, jak pracuje najszerszy grzbietu. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól ponieść ręki do góry. Dobra, fajnie, działa. Połóż się na plecki. Zobaczymy sobie teraz tu triceps, słuchajcie, co się dzieje z tricepsem. Czy on nam się już zaktywał po takiej pracy? Trzymaj, nie pozwól. Fajnie. Odpuszcza nam, a trzymaj taką pozycję. Trzymaj. Zdecydowanie lepiej. Więc triceps nam też się włączył. Usiądź sobie, zobaczymy sobie to, co nas interesuje najbardziej. Dobra, i teraz zobaczmy sobie w takim razie piąty palec. Piąty, przejdźmy od razu do piątego. Nie pozwól. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj, nie pozwól. Jest więc jest więcej mocy trochę. Jesteś w stanie stawić... to jest jeszcze no nie to ale samo. Jest. Podnieś sobie tak rękę do dołu, przyciągnij do tułowia, Uczymy taką pozycję, ale o zobacz. To już poprawia sytuację. To znaczy, że jest jeszcze jedna przyczyna tego ustawienia. Możemy zobaczyć, co się dzieje. Może w przedramieniu w takim razie. E, Rozluźnij się, wyciągnij rękę do przodu, zrób jeszcze raz, piąty palec. Nie działa. Zrób samą rotację. Trzymaj tak. Nie pozwól. Niekoniecznie. Zewnętrzną. Supinację. Trzyma, nie pozwól. Jeszcze gorzej. Nic tu się za bardzo nie zmienia. Zegnij sobie łokieć. Trzyma, nie pozwól. Niekoniecznie. Maksymalny wyprost łokcie Wyprost łokieć. Trzyma, nie pozwól. Też niekoniecznie. Rozluźnij się. Możemy sobie sprawdzić. Słuchajcie, puść, puść, puść. Ja sobie postymuluję troszeczkę sam nadgarstek. Zobaczymy, czy się poprawi cokolwiek. Zyciśnij. Trzyma, nie pozwól. O, sam nadgarstek. Więc szukamy sobie. Może obszar kciuka Trzymaj. Niekoniecznie. Czyli piąty palec. Trzymaj. Zdecydowanie. I szukamy, słuchajcie, luźno, luźno, co tu się dzieje. Zobaczymy, może tutaj coś mamy. Jak tutaj? Konkretnie, no nie? Podam Ci dla porównania czwarto przestrzeń. Bez porównania. Bez porównania. Więc zobaczcie, coś, tu się jeszcze dzieje. Może jakieś uderzenie, może przeciążenie, ale widzimy, że jest dużo napięć między czwartym a piątym palcem. Chwilę sobie to rozpracujemy jeszcze. Dlatego, że. O, i to też jest fajny przykład tego, że my wyszliśmy, słuchajcie, od innych rzeczy. I tych przyczyn, dlaczego ten chwyt jest gorszy, jest co najmniej dwie. To na pewno już wiemy. Może jest więcej. Jak tam odpuszczę trochę? No, tak, jeszcze czuję. Jeszcze czujesz. Dobra, tu jeszcze chwilę pracujemy sobie. Dobra, słuchajcie, idziemy, zobaczmy, co się wydarzyło w takim razie. Trzymaj. Znaczy, jest. No jest, trzymaj. No jest lepiej. Jest więcej mocy, ale to nie jest tego, czego spodziewalibyśmy się, człowieka, który dźwiga ciężary. Więc słuchajcie, idźmy sobie dalej. Okazuje się, że. Trzymaj tutaj. Czy coś jeszcze w ręku mamy? Niekoniecznie. Idziemy dalej. Stymulujemy, słuchajcie, sobie zginacze tutaj. Mocno, zobaczymy, co się wydarzy. Trzymaj. O! I tego byśmy się spodziewali. I teraz tak, oprócz takiej stymulacji moglibyśmy zrobić to też poprzez ruch na przykład. Bo zobaczcie, co się wydarzy, kiedy weźmiemy ręce tutaj i teraz dotnij. Trzymaj. Słuchajcie, <grystanie> rozciągnęliśmy te tkanki, jest dużo gorzej. Skracamy te tkanki, trzymaj. Zdecydowanie lepiej. Czyli my wiemy, że tutaj jak skrócimy sobie zginacze, zmniejszymy troszeczkę sobie obciążenie na nie. To będzie fajnie, ale jak my rozciągniemy, wydłużymy włókna, jest dużo gorzej. Więc idziemy w temat zginaczy, stymulujemy sobie przyczepy, bo tam są najczęściej one problematyczne. Zegnij, trzymaj i to jest to. I to jest to, co nas interesuje. Więc ostatnią rzeczą, którą będziemy robili, to wjedziemy sobie tutaj w przyczepę zginacze do nadkłucia e, przy skubełkości raminy, tak? Czyli te tematy, które możecie kojarzyć, które są często problematyczne przy okazji łokcia to nie się tak, bo to jest ten obszar właśnie często zajęty. Ale to oczywiście nie słowki idźmy sobie dalej z tematem. Na plecki. No Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy sobie. Pracę. Jak widzicie, to jest spore zaczerwienienie. Okazało się, że w tym obszarze też błażenie ma coś takiego, że czuje troszeczkę mało precyzyjnie, jakby przez ubranie ktoś go dotykał. czyli zaburzenie czucia gdzieś na obszarze przed ramieniem byliśmy. Coś ciekawe było, to częściowo właśnie w obszarze tatuażu. Tatuaże to są ciekawymi miejscami, które warto zwrócić uwagę. Czasami popatrzcie sobie na nie, jak na pewnego rodzaju bliznę. I to też może dla Was podpowiedź, jak na przykład nie wiecie, od czego zacząć szukać pacjentów, sprawdźcie sobie po testach nowomieślniowych, czy na przykład poszczególne tatuaże nie zaburzały miejsca. Szczególnie na przykład, jeżeli to będą takie tatuaże, gdzie ktoś zgłasza, że on się na przykład ciężko goił, a trudno było go zrobić, trzeba było jakieś robić poprawki, był jakiś obrzęk na przykład w tym miejscu. Wielki tatuaż, a się okazuje, że tylko w jednym miejscu był jakiś obrzęk i coś było z tym obszarem nie tak. W takie miejsca tym bardziej warto zwrócić uwagę. Co się dzieje? Trzymaj. Słuchajcie, idziemy do przodu. Natomiast jest zdewanie moc, jest dwanie moc. Nieporównywanie do tego, co było na początku. Czujesz siłę? No. Jest, jest fajnie. To, co byśmy zwrócił uwagę, to na pewno fajnie było samolower, że przed jednak miało prawidłowe uczucie. I zobaczylibyśmy, co się dzieje. Ja słuchajcie z ciekawości sprawdzę. Nie sprawdzam tego jeszcze, ale co się dzieje z drugą ręką? Czy druga ręka też nam się poprawiła? Trzymaj. Mm, nice. No. Trzymaj. A czwarty palec? Trzymaj. O, to, to w ogóle. Tak, zdecydowanie się poprawiła, więc idziemy do przodu. Dlaczego to miało miejsce? Być może obszar, który słuchajcie, rozpracowaliśmy sobie na klatce piersiowej, też wtórnie powodował dysfunkcję na lewej stronie klatki piersiowej i dlatego mieliśmy to zaburzenie gdzieś w obszarze lewej ręki początkowo, a teraz pracując prawą ręką, robiliśmy chwyt prawej ręki i chwyt lewej ręki, więc w ogóle bardzo fajnie nam się udało to zrobić. Dajcie mi znać, czy tego typu podejście Wam się podoba i co chcielibyście zobaczyć w kolejnym materiale. Możecie wybrać sobie jakiś problem kliniczny, postaramy się poszukać pacjenta, możecie wybrać sobie obszar albo to, co Was interesuje. Ja czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale w tutaj naszym dziale Myśl Jak Neuroterapeuta.